Witajcie kochani, pozwólcie, że dzisiaj przyjemne z pożytecznym połączę i będę wam opowiadał co i jak z naddeski do prasowania, ponieważ muszę wyprasować koszulę. Słuchajcie, dzisiaj minęło 31 dni, od kiedy wrzucam na swojego nowego bloga To Co Jem, czyli na slowcarb.pl i dzielę się tam swoimi poradami i takimi tam przemyśleniami, które mam. I dzisiaj też jest ostatni dzień, kiedy właśnie będę tak robił, ponieważ stwierdziłem, że 31 dni jest to zupełnie wystarczający wstępny czas, żeby spojrzeć na to, co jadłem przez 31 dni i tak jak ja załapać jakieś swoje już wzorce, swoje najlepsze dania, sprawdzić, co najbardziej smakuje i czy to się sprawdza. Ja w tym miesiącu 31 dni i nie był to miesiąc idealny, ponieważ no i dziecko mi się rodziło i miałem mega dużo wyjazdów i starałem się trzymać dietę ile się da, ale nie zawsze się udawało, a jednak 2,9 kg zrzuciłem znowu w ciągu miesiąca i to już po tym jak już dużo zrzuciłem wcześniej, także jestem mega zadowolony, że dalej jest taka prędkość i cały czas jeszcze chudnę w takim fajnym tempie, czyli gdzieś tam około kilograma na tydzień. Teraz blog się troszeczkę zmieni. Nie będzie już codziennych wrzut zdjęć z tego co jem, bo tak jak mówiłem 31 dni jest już spoko okresem, aby to przejrzeć i ogarnąć mniej więcej zasady, ale ja ponieważ dalej będę na diecie, a czasem robię jakieś takie swoje ulubione inne rzeczy niż tylko parówy, jajko i tak dalej w kółko to samo. Chwila. I już jestem. Dlatego teraz na blogu właśnie będę tworzył nowy dział, gdzie będę właśnie wrzucał swoje ulubione przepisy na coś bardziej skomplikowanego, ale nadal slow carbowego, czyli tak jak tam na przykład chili con carne, które bardzo lubię sobie czasem przyrządzić. Albo inne takie danie z fasolą, gdzie jajka sadzone się na fasoli smaży, które też jest super. I mam jeszcze jakieś takie swoje perełki, które jak mnie tknie i mam chęć coś skomplikować w swoim życiu i tej mega prościej diecie, to właśnie robię sobie takie rzeczy. A do tego będę też nagrywał trochę więcej wideo i dzielił się z wami przemyśleniami moimi oczywiście na temat diety i nadal będę was zachęcał do kupienia książki 4-godzinne ciało i do przeczytania jej w całości, znaczy nie w całości, no przynajmniej tę część o diecie, chociaż tam jest dużo więcej rzeczy niż dieta, więc warto kupić tą książkę, żeby przeczytać też te inne rzeczy. Jest tam nawet taki fragment, zresztą nie będę namawiał, kto nie chce kupić, to nie kupi, a kto będzie chciał, to zobaczy o czym tam jeszcze jest. Wink, wink. Także kochani, dzisiaj taki krótki odcineczek z zapowiedzią, co teraz będzie na nowym blogu, przepraszam, co teraz będzie po zmianach na moim blogu slowcarb.pl. Ja pracuję koszulę i się szykuję na jutrzejszy wyjazd i ledwo stoję na nogach, ponieważ łydki mam dzisiaj po prostu kosmicznie straszne. Skakałem wczoraj, bardzo dużo skakanki na treningu i dzisiaj łydki i strasznie. Ale już byłem na treningu dziś i trochę je roztrenowałem, więc nie jest już źle. Już jest troszeczkę lepiej. Więc ja się pakuję, przygotowuję na wyjazd jak zwykle na cały weekend, tym razem dwie nieprzespane noce, ale w niedzielę Lilki urodziny. Więc w niedzielę sobie pozwolę i nawet tortu się nażrę. Bo będzie gruba impreza u dziadków. Dobra, ja wracam do pracy. Cieszę się, że to oglądasz. Jeżeli to oglądasz. I dziękuję ci za to. I pozdrawiam serdecznie. I do zobaczenia w następnym odcineczku.